Antonina Szot. Jak budować most do publiczności? Mateusz, gdzie jesteś? Pomagaj. Mateusz, dziękuję. Mateusz, ty dzisiaj zastosowałeś techniki, które ten most zbudowały. Słuchajcie, dokąd zmierzasz? Na takie pytanie usłyszałam odpowiedź w mowie Mateusza. I o czym jest to pytanie? O celu szczegółowym oraz celu ogólnym. Cel ogólny dla mnie to była mowa edukacyjna z zabarwieniem humorystycznym, a cel szczegółowy, czyli czym jest to pojęcie, czym jest racjonalizacja. Kiedy stosujemy cel szczegółowy, cel ogólny, my jako mówcy wiemy, dokąd zmierzamy, jesteśmy świadomi, ale nasza publiczność może się poczuć pewniej, okej, ja wiem, o czym on mówi, wiem, że daje mi coś. Do tego Mateusz wsparł to strukturą. Czytelny wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Byłeś jeszcze dodatkowo do nas przewodnikiem, kiedy my mamy przewodnika, co się dzieje? Jesteśmy prowadzeni za rękę. Jesteśmy bezpieczni, czujemy się bezpiecznie, możemy przechodzić przez ten most z tą wiedzą. Kolejna rzecz, racjonalizacja, to pojęcie. Co Mateusz z tym pojęciem zrobił? Słuchajcie, on to pojęcie nam wytłumaczył, wyjaśnił, ale zobaczcie, te wyjaśnienia były do różnych grup odbiorców. W tym mógł się odnaleźć wiele osób. Co to robi, kiedy my dopasowujemy tematy do publiczności, kiedy dajemy różne przykłady? To powoduje, że większa liczba osób może nas usłyszeć, może nas zrozumieć. Ułatwiamy usłyszenie nas sami. I ostatnia rzecz. Mateusz, piękna praca ciała, wypunktowywania, szczególnie pokazane, czym jest stres. Pokazane mocno w ciele, bo przecież my tutaj stoimy nie po to, żeby tylko się pokazać, ale my ciałem mówimy, my ciałem prowadzimy, my ciałem możemy być taką poręczą dla naszej publiczności. I to właśnie Mateusz było dzisiaj. Jedna rzecz, jedna obszar, w którym ulepszysz ten most. Kiedy był wstęp, powiedziałeś, a zainspirowała mnie taka i taka osoba do zrobienia tego wystąpienia. Mateusz, ja bym chciała od razu usłyszeć historię. Od razu chciałabym usłyszeć, co mi chcesz powiedzieć. Co by to zrobiło? Ja bym od razu miała kierunek. Kiedy nie ktoś ma przeprowadzić przez wystąpienie, niech ono mnie prowadzi od razu, niech mnie od razu wciągnie, zainspiruje. Ty mógłbyś jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę. Podsumowując, pamiętaj, złap ten kierunek od początku, idź z tą historią, idź z tym celem. Natomiast pamiętaj, struktury, jesteś dobry w strukturę, w celu, w tym szczegółowym, celu ogólnym. Wiesz, jak tłumaczyć pojęcia. To jest ważne, kiedy edukujemy. I przede wszystkim wiesz, po co tutaj stoisz, wiesz, co robić z ciałem. Chcę też, żebyś pamiętał o tym, że masz pewien mały skarb. To jest piękna jakość, ponieważ pięknie bawisz publiczność. Byciem tutaj, byciem takim naturalnym sobą. Zadbaj o to, opiekuj się tym. Dziękuję.